Bonjour, bonjour. Wracamy na wizję. Długo nas nie było, ponieważ na Lazurowym zapanowała zima. I było zimno, padało, były chmury, deszcze i przez całą zimę nie wychodziliśmy z domu. A teraz jest piękny, słoneczny dzień i idziemy na spacer. Też nie jest jakoś super ciepło i gorąco, ale jest na tyle ciepło, że możemy sobie w samych bluzach wyjść na zewnątrz i pospacerować. A jeszcze idziemy na promenadę na słońce, więc będzie cieplutko. I tak sobie idziemy i idziemy po promenadzie i tak, jest niby fajnie, ale nie za fajnie, bo zimny wiatr wieje. Taki oto niedzielny, słoneczny dzień. Ludzie siedzą i sobie jedzą na plaży. A że my śniadanie jedliśmy jakiś czas temu i już głód powoli zaczyna zaglądać do wnętrzności. Dlatego też pewnie pójdziemy coś zjeść, ale jeszcze nie wiadomo gdzie. Na promenadzie dzisiaj jest mnóstwo ludzi z tego względu, że wczoraj zaczął się karnawał w Nicei, który trwa 2 tygodnie. Wczoraj, czyli w sobotę 17 lutego. I się nazjeżdżali turyści. A karnawał w Nicei wymyślono dlatego, żeby właśnie ożywić Lazurowe Wybrzeże zimową porą i ściągnąć ludzi tutaj, żeby przyjeżdżali i się relaksowali i się bawili. Weszliśmy już na Stare Miasto, szukając czegoś do jedzenia, jak to u nas zazwyczaj. Nie możemy się na nic zdecydować i nic wymyśleć. I tak łazimy, łazimy, coraz bardziej sfrustrowani i głodni, że nic nie jemy. A tu jest tyle restauracji, dobrych miejsc, a my nie potrafimy. Może tu? Oprócz tego, że nie możemy się na nic zdecydować, jest drugi problem. Taki, że wszystko jest zajęte. Wszystkie restauracje są pełne w środku. Na Starym Mieście na zewnątrz są wolne stoliki, ale jest dosyć chłodno w cieniu, więc nikt tam nie siedzi, a w środku nie ma wolnych miejsc. Idziemy teraz na plac Garibaldi zobaczyć, może tam coś znajdziemy, bo tam jeszcze nie jedliśmy w sumie nigdy. Po wielu trudach udało nam się w końcu znaleźć restaurację. Także siedzimy, zamówiliśmy, o co prawda z zamówieniem też było wiele problemów, bo we Francji tutaj w restauracjach mają swoje zasady i na przykład mają menu, ale w menu tylko podają o określonej porze określone dania, także po wielu trudnościach czekamy na jedzenie. Także przystawkę już zjedliśmy, była bardzo dobra. To były papryczki w oliwie z czosnkiem świeżym, przepyszne. I do tego na jakiejś tam sałacie, liściach, buraka, bakłażan, cukinia i pieczona cebulka. Niebo w gębie, bardzo dobre. Teraz czekamy na główne danie. Czekamy na główne, może się doczekamy, może nie. I jemy dalej. Dobra. Sure.
I już jesteśmy po pysznym jedzeniu. Na drugie danie ja sobie zamówiłem hamburgera, ale był bardzo dobry. A Tomek miał makaron z truflami. Też bardzo smaczne, chociaż nie próbowałem, ale wierzę na słowo. I teraz, żeby spalić 1000 kalorii, które zjedliśmy, idziemy na dalszą część spaceru i piechotą do domu. Drodze powrotnej trafiliśmy jeszcze na targowisko różnych rzeczy, staroci. Na spacer wyszliśmy w czasie lunchu, kiedy wszyscy siedzieli w restauracjach albo w domach i jedli. A teraz lunch się skończył i wszyscy wylezli na promenadzie. Tyle ludzi, że aż musieliśmy uciekać z promenady, ponieważ czuliśmy się przytłoczeni ilością ludzi.